Autobus, który jeździ sam, ponownie pojawił się w Katowicach. Autonomiczny pojazd od dzisiaj wozi pasażerów na terenie popularnej Doliny Trzech Stawów. Byli już pierwsi chętni na przejażdżkę. Spacerowicze i rowerzyści nie muszą się jednak obawiać, bo na pokładzie zielonego autobusu cały czas jest operator. Łukasz Kądziołka. Jeździ powoli, nie hałasuje i w założeniu nie potrzebuje kierowcy, choć dzisiaj operator się przydał. Teoretycznie autobus autonomiczny marki Bliss BB1 nie potrzebuje takiego sterowania. Porusza się z maksymalną prędkością 20 km na godzinę i sam ma reagować na to, co dzieje się na drodze. Ręce mam tutaj, pojazd jedzie sam. Rękę trzymam blisko tego czerwonego przycisku, on jest ważny ze względu na bezpieczeństwo. To jest hamulec awaryjny. Gdyby się na przykład zdarzyła jakaś sytuacja, że system sam po wykryciu przeszkody nie zahamowałby albo nie wykryłby przeszkody, która się faktycznie przed nim znajduje, to jestem w stanie ten pojazd zatrzymać. Pojazd już jesienią pojawił się na terenie Doliny Trzech Stawów, jednak tym razem może się nim przejechać każdy, nie tylko oficjele. Ten etap testów to głównie skoncentrowanie się na pasażerach, na naszych użytkownikach, aby z nimi porozmawiać, aby wyciągnąć wnioski, jak tym pojazdem się jeździ, co sądzą o takim nowoczesnym pojeździe XXI wieku. Pierwszych pasażerów udało się dzisiaj spotkać, choć większość jednak porusza się po jednej z najpopularniejszych tras rowerowo-rolkowych o własnych siłach. Niektórzy przyszli sprawdzić specjalnie, jak się tym jeździ. I już wiedzą, co poprawiliby w autonomicznym autobusie. Troszeczkę zawieszenie miększe i te właśnie dohamowywania, żeby były troszeczkę bardziej takie delikatne, bym tak powiedział, bo to za mocno czasami też gdzieś tam szarpie, tak można to odczuć jako pasażer. Dzisiaj ruch na rolkostradzie był przed południem niewielki, ale w weekend autobus mógłby mieć problem z poruszaniem się, bo czujniki cały czas wykrywałyby nowe, szybko przemieszczające się obiekty. Dlatego pojazd będzie się pojawiał w Dolinie Trzech Stawów tylko w określone dni. Będzie weekend majowy, będzie przerwa i testy zostaną wznowione 6 maja i będą trwały do końca miesiąca. Potem też mamy kolejną przerwę na kolejny długi weekend i jeszcze 3-4 czerwca będzie można skorzystać z autobusu. Ważne, autobus nie będzie funkcjonował w weekendy, tylko w dni robocze. To dobra wiadomość dla tych, którzy przyjeżdżają tu aktywnie spędzić czas, a nie pojeździć autobusem. Choć jest to rzadka okazja, bo prędko na publicznych drogach takich pojazdów nie zobaczymy. Dziękujemy za wspólny przejazd. Katowice płacą prywatnej firmie za testy autobusu, ale PKM nie chce zdradzić wysokości tej kwoty.